Bardzo serdecznie, ja nazywam się Mikołaj Lech i jestem rzecznikiem patentowym. Jeżeli myślisz o ochronie swojego produktu, to rozważ zastrzeżenie wzoru użytkowego. Dzięki temu zabezpieczysz jego zewnętrzną i wewnętrzną budowę. Takie prawo ochronne nie powstaje jednak samoczynnie. Tutaj musisz złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu patentowego wraz z dokładnym opisem tego wzoru oraz jego rysunkami. Z dzisiejszego nagrania dowiesz się, jakie są właśnie opłaty urzędowe za tego typu ochronę. W Polsce jako wzór użytkowy może być chroniony tylko wytwór, który jest trójwymiarowy. Oznacza to, że w tej formie nie zastrzeżesz na przykład sposobu oczyszczania powietrza, choć już urządzenie służące do tego celu jak najbardziej tak. Twój produkt musi być też po prostu w trwałej postaci. Sąd w jednym z wyroków wskazał, że w definicji tego wzoru użytkowego nie mieści się chociażby maść oraz lek. To, co chcesz objąć ochroną, musi być też rozwiązaniem dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu, czyli jego konstrukcji wewnętrznej lub zewnętrznej. Co ważne, w tej formie nie chroni się designu. Do tego służą wzory przemysłowe. Od strony formalnej polskie przepisy mówią, że wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają całe urządzenia bądź ich pewne elementy, na przykład może to być maszyna pakująca, to mogą być również wytwory wykorzystywane w budownictwie, meble bądź fragmenty tych mebli, a także zabawki lub przedmioty do grania. Wzorami przemysłowymi często też są różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, jak na przykład szczotka do butów. Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj wzory użytkowe zastrzega się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. W tym celu musisz złożyć podanie, opis wzoru, rysunki oraz wnieść opłatę zgłoszeniową. Później oddelegowany do Twojej sprawy ekspert oceni, czy to rozwiązanie spełnia wszystkie warunki dla tej formalnej rejestracji. No i musisz wiedzieć, że aktualnie cała procedura trwa około 2,5 roku. Opłaty urzędowe podzielone są na te za zgłoszenie i za ochronę. Opłata za zgłoszenie pojedynczego wzoru użytkowego wynosi 550 zł. Natomiast jeżeli zrobisz zgłoszenie drogą elektroniczną, no to ta kwota jest niższa i wynosi 500 zł. Jeżeli wszystko przebiegnie bez problemów, to urząd wyda Ci warunkową decyzję o przyznaniu prawa ochronnego. Innymi słowy, ochronę otrzymasz pod warunkiem, że wniesiesz opłatę za ten pierwszy okres ochronny. I tak opłata za pierwszy okres ochronny wynosi odpowiednio 250 zł, a za kolejne 300, 900 i 1100 zł. Dodatkowo będziesz musiał jeszcze jednorazowo zapłacić 70 zł opłaty za publikację informacji o przyznanym prawie ochronnym. Ochrona wzoru użytkowego może trwać 10 lat od dnia zgłoszenia, pod warunkiem, że wniesiesz opłatę urzędową za każdy następujący później okres ochronny. No i tutaj musisz mieć świadomość tego, że prawo nieprzedłużone wygasa, a wtedy twój wzór wchodzi po prostu w stan techniki. Oznacza to, że każdy będzie mógł z niego legalnie korzystać, a opis takiego wzoru ściągnie sobie z urzędu patentowego. Ochrona wzoru użytkowego zawsze ograniczona jest też do terytorium konkretnego kraju. Być może słyszałeś, że na Unię Europejską można zastrzec wzór wspólnotowy oraz znak towarowy, czyli jednym zgłoszeniem ochroną można objąć 28 krajów. Niestety, dla wzorów użytkowych takiej możliwości nie ma. Oznacza to, że obecnie istnieją tylko dwa sposoby na zastrzeżenie wzoru użytkowego za granicą. Po pierwsze, możesz dokonać zgłoszenia w każdym konkretnym kraju, który Cię interesuje, czyli analogiczny wniosek jak w Polsce, składasz na przykład w urzędach patentowych we Francji, Włoszech bądź Czechach. No i tutaj przykładowo koszt zastrzeżenia wzoru użytkowego w Niemczech kształtuje się następująco. Drugim sposobem jest rozszerzenie w trybie międzynarodowym polskiego zgłoszenia. To właśnie ta sama procedura jak przy międzynarodowej ochronie wynalazków. No i po dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP masz tylko i aż 12 miesięcy na decyzję, aby wyjść ze zgłoszeniem za granicę. Jeżeli tak, to w oparciu o Układ o Współpracy Patentowej, czyli PCT, możesz swoim zgłoszeniem objąć wybraną wiązkę krajów. W tym trybie koszt zastrzeżenia wzoru użytkowego to minimum kilkanaście tysięcy złotych. Na wysokość finalnej kwoty składa się opłata urzędowa za zgłoszenie na rzecz WIPO, opłaty urzędowe dla każdych wskazanych krajów, no, koszty tłumaczenia opisu tego wzoru na języki narodowe, a także honorarium pełnomocnika, jeżeli w danym konkretnym kraju jest to wymagane. W tej procedurze im więcej krajów wskażesz, tym proporcjonalnie na wyższe opłaty musisz się nastawić. Nie zapominaj przy tym, że wzór użytkowy nie może być zastrzeżony tam, gdzie prawo krajowe takiej formy ochrony nie przewiduje. W praktyce wzór możesz chronić obecnie na około 50 krajów świata. Dla porównania możliwość rozszerzenia ochrony patentowej istnieje na około 150 krajów. Natomiast jeżeli nie masz czasu ani ochoty zajmować się formalnościami
zatrzymani przy rejestracji tego wzoru, to pamiętaj, że zawsze możesz zlecić wszystko rzecznikowi patentowemu. W Polsce to właśnie rzecznik patentowy, albo inaczej wyłącznie rzecznik patentowy, może być pełnomocnikiem w sprawach z jednej strony zgłaszania wynalazków, a z drugiej wzorów użytkowych. A wynika to z tego, że po prostu przygotowanie dobrego opisu patentowego czy opisu wzoru wymaga dużej wiedzy technicznej. Ile kosztuje pomoc rzecznika patentowego? Dużo tutaj zależy od jego doświadczenia oraz skomplikowania Twojego rozwiązania. Szacowane koszty szczegółowo opisałem w artykule na moim blogu, do którego link właśnie powinien Ci się pojawić. Ja tutaj może tylko powiem, jakie usługi sam wykonuję, zgłaszając dla moich klientów te wzory użytkowe. Na początku analizuję dane rozwiązanie i w ramach porady prawnej wskazuję, jak można je chronić. To nie zawsze musi być wzór użytkowy. Czasami warto powalczyć o ten patent, ewentualnie od początku zgłaszać wzór przemysłowy. W drugim etapie robię szczegółowe badanie w tym stanie techniki. Chodzi tutaj o to, że sprawdzam, czy nie ma już takich rozwiązań. Czyli de facto, czy ekspert, który będzie rozpatrywał tę sprawę, nie odmówi nam ochrony, zarzucając brak nowości. Trzecim krokiem jest opracowanie wzoru, opisu, rysunków i zastrzeżeń ochronnych. To bardzo ważny element, ponieważ decyduje, czy przyznana ochrona będzie silna, czy też konkurencja bardzo łatwo ją obejdzie. Ostatnim etapem jest dokonanie zgłoszenia i nadzorowanie całej procedury. Często wiąże się to z korespondencją z ekspertem oraz po prostu pilnowaniem terminów. Jeżeli cały proces zakończy się pomyślnie, no to przesyłam mojemu klientowi świadectwo ochronne i pilnuję dla niego wszelkich terminów na wniesienie kolejnych opłat okresowych. Gdybyś chciał skorzystać z mojej pomocy przy zabezpieczeniu Twojego rozwiązania, no to napisz do mnie na adres mailowy, który właśnie, mam nadzieję, Ci się pojawił. Z mojej strony to już wszystko. Przypominam tylko, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj tworzę, to koniecznie subskrybuj ten kanał. Możesz również zapisać się na mój newsletter na blogu oraz subskrybować podcast, który prowadzę pod nazwą Prawna Ochrona Marki. Do zobaczenia. Cześć!